Witam serdecznie Państwa. Chciałbym Państwu pokazać, jak się spisują maty kupione w Intersporcie. Firma McKinley, czyli ich rodzima. Robimy tak zwany test piankowy. Nakładamy sporo szamponu, gąbeczka, przekładamy i jedziemy. Zobaczcie Państwo, z czym ma do czynienia człowiek, który lubi biwaki. Miejsce, w którym nie ma szansy pęknąć. Nie, to nie jest nakucie, tylko to jest zgrzewka. To samo mamy tutaj, żeby udwydatnić. Oddycha, żyje. To jest pierwsza mata. Druga mata. Jeszcze piękniej, przed chwileczką nadmuchana, test piankowy. Czy żyje? Tutaj bąbluje, tu bąbluje, tu bąbluje. Teraz tak, tu jest piękny bąbel McKinley. Zobaczmy, o co chodzi. To nie jest dziurka, tylko jest jak sito. Zobaczmy, gdzie jeszcze może być sito. Uwaga, to nie jest nadmuchane mocno. Klęczę na tym, czyli normalna pozycja, no może siedząca, albo inaczej waga osoby, do której ta mata jest przeznaczona. I mamy piankę. McKinley Cappuccino, bo chyba tylko tak to można nazwać. Mamy tutaj przepiękne pienienie się. I teraz, żeby tak, żeby nie było, to nie są nakłucia, których powoduje, że mamy jedną dziurę. Mówimy tutaj o sicie, czyli o takim miejscu, w których bąble wychodzą z kilku miejsc równocześnie, a tych miejsc jest bardzo dużo. Mata kupiona rok temu, przejechała dwa wyjazdy, może trzy. Za każdym razem coś było nie halo i już wiadomo czemu. Łatałem jedną dziurę niepotrzebnie, bo się okazało, że dziur jest znacznie więcej. Z tej strony już nawet mi się nie chce sprawdzać. Z tej strony myślę, że będzie bardzo podobnie. Dziękuję, McKinley. Nie kupię cię już nigdy więcej.